Cześć, ja mam dzisiaj zaprezentować 5 faktów o mojej ulubionej postaci z Ninjago, czyli Garmadonie. Zapraszam Was wszystkich do oglądania i zostawienia lajka. 1. Garmadon stał się zły już w dzieciństwie. W wieku dziecięcym, po poszukiwaniu piłki został ugryziony przez przypadek przez pożeracza światów. 2. Gdy Garmadon dostał się do krainy podziemi... Wygrał on walkę z samukajem, dzięki której stał się generałem szkieletów. 3. Karmadon stworzył mega broń, łącząc wszystkie cztery bronie z Pinjitsu: błyskawic, miecz smoka, na lodu oraz kose wstrząsów. Co ciekawe, nie zabiła go, lecz osłabiała, też posiadał on specjalną zdolność przetrzymywania wszystkich czterech złotych broni. 4. Garmadon zdecydował się już nigdy nie walczyć po tym, jak stał się dobry, aby odpokutować swoją winę z przeszłości, lecz złamał tę przysięgę, gdyż Lloyd potrzebował jego pomocy. 5. Garmadon poświęcił się i otworzył portal do przeklętej krainy. Na razie nie wiadomo, co się stało z jego losami, ale mam nadzieję, że żyje. To by było tyle w tym odcinku. Jeśli się, się oczywiście podobało, zostaw jakiś znak. No, abyś to chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku, to by było tyle. A więc żegnaj, do następnego razu.